Kogel Mogel to kultowa seria komedii. Po Koglu Moglu i Gali Matiasie, czyli Koglu Moglu 2, nadszedł czas na Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3. Specjalnie dla Was przypominamy poprzednie części w olbrzymim skrócie. 3, 2, 1. Kogel Mogel. Ta historia zaczyna się od marzeń, a kończy na rozwodach, dorosłych dzieciach i celebrytach. Późne lata 80. Kasia mieszka na wsi. W Grabowie ma narzeczonego, którego nie chce. W Warszawie indeks na studia pedagogiczne. Narzeczonego wybrali rodzice. Mają gospodarstwo, wódkę, nadzieję na ślub i wnuki. Uważają, że ich córka nie jest głupia, ale brakuje jej rozumu. Ale ja go nie kocham. To nawet lepiej. Bo o tej miłości to człowiek całkiem głupieje. Kasia ma więcej jaj niż trzeba do całej miski Kogla Mogla. W białej sukni ucieka do Warszawy. Rodzice i tak wyprawiają wesele, żeby nie zmarnować wódki i zakąsek. To ile gości będzie? Kameralnie. 150. No pewno, te huczne śluby to już przeżytek. W Warszawie Kasia szuka pracy, a znajduje małego Piotrusia. Zostaje opiekunką u państwa Wolańskich. On spokojny, ona przebojowa. Ona oskarża Kasię o uwodzenie męża. On chce być uwodzony przez Kasię. A Kasia nikogo nie chce uwodzić. Zwłaszcza swojego wykładowcy. Zgubiona torebka sprawia, że Kasia poznaje Pawła. Szybko zakochują się w sobie. Biorą ślub, wracają na wieś. Przedstawiam wam mojego narzeczonego. Mówi, że twój narzeczony? Jednego już znałem. Ale to nie był mój narzeczony. A czyj? Wasz tato. Gali Matias, czyli Kogel Mogel 2. Paweł chce robić biznesy i dzieci. Kasia chce robić studia pedagogiczne. Pomóc ma jej docent Wolański. W zamian za wiejskie wakacje Piotrusia i babci Wolańskiej. Babcia od wnuka woli psa. Ale widzisz, Zenuś, to taki całkiem miastowy jest pies, całkiem biały. I on mi się zdaje, że do budy to nie nawykł. Miastowy, a co to on, z talerza je? No, skąd wie? Może jeszcze w łóżku śpi? No! Jeszcze w ubraniu chodzi. No! Jeszcze podobnie do fryzjera! Nie miastuchy, czego to nie wymyślą. Babcia ucieka do miasta, gdy okazuje się, że jej psa zapłodnił miejscowy kundel. Z Warszawy przyjeżdża za to docent Wolański. Na wsi pije alkohol i uwodzi Paulinę, koleżankę Pawła. W intymnej sytuacji witają go żona i matka. Docent wraca do stolicy ciągnięty przez babcię Wolańską za ucho. Kasia jest zrozpaczona. Nie wróci na studia. Okazuje się, że jest w ciąży. Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3. 30 lat później nie ma już maluchów i tapirowanych grzywek. Kogel Mogel zostaje. Kasia rozwiodła się z Pawłem, a Wolańska została celebrytką i seks-trenerką. Są też dzieci. Dorosły syn Kasi i Pawła. Dorosły Piotruś z żoną i jego siostra. Wszyscy się spotkają w trzeciej części Kogla Mogla. Ciąg dalszy już nastąpił. Trzeba go tylko zobaczyć.